Będzie alarm wręcz bojowy. Przeżyjemy sytuację bardzo poważną, groźną. Poczułem w pewnym momencie taką wizję, ja mówiłem to też w ostatniej audycji, ale to w tym momencie jest bardzo ważne. Poczułem, że mogą wybuchnąć dwa konflikty, może nie razem, ale w niedużej otchłani czasowej między sobą. I jeden z tych dwóch konfliktów rozgorzeje poważnie. Cały czas w tej chwili mówimy o jednym konflikcie. Jest to obawa, że Rosja może zaatakować Ukrainę. Patrząc na to, co się dzieje, ta obawa jest rzeczywiście bardzo duża. Sir Grandi. Krzysiek, czy połowa lutego to będzie atak Rosji na Ukrainę? I tak, i nie. Jeżeli konflikt, który zapowiadałem od wielu lat i umiejscowiałem go na ten okres czasu, ma się wydarzyć, to on się wydarzy w tym roku. Ale kwestia tego konfliktu, my zagrożenie znamy, jak mówię, jednostronnie. Znamy tylko połowę tego, co się dzieje. Będą dwa konflikty. Konflikt, znaczy uderzenie na Ukrainę jest zależne od dwóch rzeczy. Albo na Ukrainie stanie się prowokacja i Rosja nerwowo nie wytrzyma. Wtedy może dojść do tragedii. Albo w innym miejscu na świecie stanie się konflikt i wtedy tu też rozgorzeje. Z dwóch jedno. Więc nie jest jednoznaczny ten luty, bo ten konflikt jest zależny. Chyba że prowokacja wyprzedzi to. To by było wtedy błędem Rosji. Stoimy w takim bardzo dynamicznym teraz momencie. Pamiętajcie moje słowa. To są sankcje na Europę i na Stany, i z Chin, i z Rosji. A Ukraina jest zakładnikiem Rosji, gdyż Rosja nie godzi się na coś, co się dzieje na świecie w sporej tajemnicy. Pamiętajcie moje słowa, więcej powiedzieć nie mogę na tą chwilę. Fałszywy alarm. Poderwane zostaną samoloty. Będzie alarm wręcz bojowy i okaże się fałszywym alarmem i nic się nie wydarzy, ale przeżyjemy sytuację bardzo poważną, groźną w teorii, ponieważ się nic nie wydarzy, okaże się fałszywy alarm bojowy.